Wraca temat żabich dołów. Społeczników zrzeszonych w stowarzyszeniach działających na rzecz terenu objętego ochroną zaniepokoił ciężki sprzęt, który w poniedziałek miał pojawić się na terenie hałdy. Nikt nie wie, w jakim celu pojawiły się koparki, które nasyp zaczęły rozbierać. Mieszkańcy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich interweniują w sprawie tego terenu. Fatima Orlińska. Dziś na terenie hałdy w Bytomiu, gdzie jeszcze wczoraj widoczny był ciężki sprzęt, po koparce zostały wyłącznie ślady gąsienic. Szok, niedowierzanie, rozpacz i bezsilna złość mówią mieszkańcy miast, które leżą w bezpośrednim sąsiedztwie żabich dołów, o zachowanie których przyrodniczych walorów walczą od wielu miesięcy. Lokalni działacze nie wiedzą, czym spowodowana jest rozbiórka hałdy, jednak jednomyślnie nie godzą się na to, ponieważ od lat to kolonia gniazd jaskółki brzegówki. Ma tam powstać jakieś centrum logistyczne czy magazyn, nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że uzyskali decyzję środowiskową, według której ta właśnie skarpa miała zostać nienaruszona. Niestety ta południowa część skarpy jest zniszczona już od dawna, już w zeszłym roku zniszczono część i właściwie mniej więcej 2/3, czy może nawet 3/4 tej pierwotnej kolonii brzegówek. Został niewielki fragment od strony wschodniej i właśnie wczoraj ten fragment uległ też zniszczeniu. Jest okres wiosenny, zniknęły już jakieś drzewa, które tutaj rosły, więc nie za bardzo wiadomo, co jest przyczyną, tym bardziej, że o ile dobrze wiemy, jest decyzja środowiskowa, która zabrania rozbiórki tej hałdy, którą mamy za plecami. Są takie akcje sprzątania żabich dołów, są takie akcje ochrony fragmentów żabich dołów przed ich zniszczeniem. Z wielu stron ta cywilizacja napiera na ten ostatni taki fragment przyrody pomiędzy Chorzowem, Bytomiem a Piekarami. Mieszkańcy o niepokojącej sytuacji niezwłocznie zaalarmowali urzędników, choć są zdania, że żadna interwencja nie cofnie zniszczeń. Dlatego postanowili sprawę nagłośnić, by dalsze ewentualne prace na terenie hałdy powstrzymać. Jak przekazał dziś bytomski urząd, przeprowadzono na miejscu kontrolę. Na miejscu okazało się, że prace z użyciem sprzętu ciężkiego wykonywane są na terenie sąsiadującym bezpośrednio z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym, na terenie prywatnym, a prace ziemne, które były tam wykonywane, co do zasady nie wymagają żadnych dodatkowych pozwoleń. Na terenie prowadzonym znajdują się miejsca siedliskowe, które mogą być już zamieszkałe przez ptaki i wskazano, że jakiekolwiek niszczenie tych obszarów i niszczenie tych siedlisk wymaga uzgodnienia przede wszystkim z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Firma prowadząca pracę miała zapewnić urzędników, że do końca okresu lęgowego odstępuje od realizacji prac, a wszelkie ewentualne kolejne prace będą konsultowane z przedstawicielami urzędu. Jednocześnie Urząd Miasta Bytom poinformował, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zostanie złożone zawiadomienie o możliwości niszczenia siedlisk.